pierwszy dzień, pobudka, śniadanie i lecimy trochę pozwiedzać wyspę. I najpierw lecimy, gdzie Kizda najpierw lecimy? Lecimy na wyższy szczyt. Trochę po górkach pojeździć. Klucz trzeba włożyć najpierw. I zmierzamy na najbliższy wulkan, który ma wysokość 200 metrów, więc trochę się rozgrzejemy i polecimy później dalej na kolejne górki. Już widać tam w oddali aktywny wulkan, ale jeszcze po drodze, co nas zainteresowało, to takie opuszczone, niedokończone hotele, których jest pełno na tej wyspie i chcemy trochę pozwiedzać, połazić, porobić jakieś nagrywki, jakąś foteczkę strzesnąć, kiździ, nie? I potem lecimy dalej. Dobra, wbijamy od razu tu. W środku przyjemny chłodek. Jestem ciekawy, czy coś znajdziemy tu. No i już do góry zaczyna się robić ciekawie. Baja. Widzę. Widok wulkaniczny na góry, tam będziemy zmierzać teraz, właśnie teraz. Tu chyba ktoś mieszka. Przejdziemy tu. Nie, to nie my, my w hotelu mieszkamy tym razem. Ale ogólnie spoko całkiem. Miejscowa dobra. Dobra, to wychodzimy tutaj z części zabudowanej miasteczka i zaczyna się otwarty teren. Znaleźliśmy już szlak na samą górę. Teraz będziemy podążać do krateru, a potem do takiego miejsca widokowego po drugiej stronie tego wzniesienia i zobaczymy, gdzie nas potem zaprowadzi trasa lub chęci i czas. A najważniejsze to mojito w plecach. Nie, jest tylko woda. No to idziemy dalej. Teraz ja przyjęłam stery, żeby ponagrywać teraz operatora. Bo co to za film bez operatora? Opa. Zapraszam na moje włości. Idziemy. Jesteśmy coraz bliżej. Hiszpańska woda w drodze na sam szczyt. Obczailiśmy, jak są ścieżki i wybraliśmy tą bardziej stromą od lewej strony na wejście, żeby tą łatwiejszą schodzić, bo wiadomo, że łatwiej się wspiąć na stromy szczyt niż z niego schodzić, niż na odwrót, a wrócimy sobie tamtą stroną i zejdziemy sobie do oceanu nad klify ładne, prawda? Tak. No i pierwszy taki stromy moment. Ciak. Najlepsze jest to, że tutaj jest droga. Jakbyśmy mieli terenówkę, to byśmy tu dzidowali. Jak już wcześniej wspominałam, tutaj na wyspie Lanzarote ludzie bardzo lubią układać kamienie. Oznacza to dla nich taki amulet szczęścia. Na naszym szlaku spotkaliśmy bardzo dużo takich piramidek i właśnie znalazłam kolejną piramidkę, do której dołożę nasz kamyczek szczęścia. Obsadzimy w ten sposób całą wyspę kamieniami szczęścia i jak wrócimy, będziemy tylko szczęśliwi. Wiatr się zaczął wzmagać. Hej! O, skąd tu kamera? Naprawdę uważać. Najlepiej mieć 3 punkty zaczepienia. Najlepiej mieć telefon w ręce. Dobra. Ja jestem już przyzwyczajony do tego. Opa. I nisko, nisko, nisko.
ognisko, bo czeka do góry ognisko. I trzeba iść po skałkach takich dużych, żeby na tym szutrze małym się nie poślizgnąć. Koniec, dlatego tam ostrożnie. Jesteśmy nad jeziorkiem w górach. Pomoczymy stópki. O, jak przyjemnie. Dobra, i teraz idziemy sobie samą górą. Będziemy schodzić tam łatwiejszą stroną i pociśniemy sobie dalej na klify. Zobaczymy, czy tam będzie coś ciekawego, czy tylko tak mówią, że jest fajnie. Nie, ponieważ znaleźliśmy grotę, jaskinię, w której są jakieś opuszczone rzeczy, leki i alkohol. Czy ktoś tu popełnił samobójstwo? Trochę zielonego też mają. I po paru godzinach łażenia jesteśmy wreszcie na szlaku, który wiedzie przy o no takich tutaj akurat skromnych klifach, no ale całkiem jest sympatycznie, nie? Żebyś mi nie wpadło do wody. Om niom niom. Ja też chcę. Kozda. No to po 4 godzinach wędrówek wracamy na hotel i zobaczymy, co dalej wykombinujemy. Na pewno nie będziemy siedzieć przy basenie. Voilà.